Zapraszam już panią profesora Janinę Kworza, który także zajmuje się etnologią, prowadzi badania w dziedzinie antropologii, zajmuje się tym sposobem obrazem świata, a także kulturą budową we współczesnych mediach. Dzień dobry. Wysłuchamy wystąpienia pod tytułem Alternatywna duchowość na Śląsku Cieszyńskim, po nowoczesność i percepcja Ewangelii Nowego Świata Stanisława. Teraz nie będzie tak szybko, bo będę bardziej korzystał z gotowego, napisanego tekstu, więc może zacznę od tego, od konstatacji, nie wiem czy Państwo się na nią zgodzą, że jeśli przypatrzymy się stosunkowo obszernej i niewątpliwie szacownej literaturze poświęconej formom alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim w pierwszych dekadach XX wieku, można dostrzec, że dominuje tu perspektywa historiograficzna, co sprowadza się do tego, że na pierwszy plan wysuwają się tutaj życiorysy protagonistów Polskiego Towarzystwa Teozoficznego, założonego w roku 1919, ich wzajemne kontakty, inspiracje, powoływane przez nich do życia instytucje oraz społeczno-polityczne uwarunkowania ich działalności, na przykład podział Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, który na przykład doprowadził do odseparowania Nytku od Wisły. Zdecydowanie mniejsza uwaga poświęcana jest konkretnym tekstom stanowiącym wyraz interesującej nas duchowości. Dominująca tu perspektywa może być zaskoczeniem, zwłaszcza, że pokłosie alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim nie jest dziś ezoteryczne, jak tradycyjnie zwykliśmy go nazywać. Jeśli przypatrzyć się numerom wyzwolenia czy teozofii błyskawicznie dostępnym w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, trzeba stwierdzić, że treści ezoteryczne z początku XX wieku w drugiej dekadzie XXI wieku są raczej treściami nad wyraz egzoterycznymi. Mało tego, od czasów, kiedy to Polskie Towarzystwo Teozoficzne zaczęło wydawać pierwsze czasopisma, trudno nawet mówić o ezoteryce jako o wiedzy w cudzysłowie tajemnej, która przed niewtajemniczonymi miałaby być trzymana w sekrecie. Warto bowiem zauważyć, że etykietka tajemniczości to wypróbowany chwyt marketingowy zapewniający wzięcie różnego rodzaju towaru. Pod tym względem wiedza tajemna może być w rzeczy samej wiedzą, która nachalnie każe się poszukiwać albo wręcz sama się narzuca. Publicystyka Polskiego Towarzystwa Teozoficznego, o której chciałbym na wstępie pokrótce wspomnieć, pozwala się odbierać co najmniej z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich to perspektywa historyczno-hermeneutyczna w rozumieniu Hansa Georga Gadamera. W myśl podobnej perspektywy, z punktu widzenia współczesnego stanu wiedzy, staramy się odtworzyć świat naszych przodków z początku XX wieku. Można wręcz uznać za fascynujące, do jakich treści dzięki publicystyce Polskiego Towarzystwa Teozoficznego nasi przodkowie mieli potencjalny dostęp w zrozumiałym dla nich na co dzień języku. Za punkt odniesienia oryginalności cieszyńskiej ezoterycznej publicystyki trzeba tu uznać nie ówczesny stan wiedzy jako taki, lecz ówczesny stan wiedzy wśród śląsko-cieszyńskich warstw plebejskich, które przecież nie zawsze posługiwały się dobrze językiem niemieckim. Jako lingua franca ówczesnej nauki, filozofii, historiozofii czy teologii potrafił otwierać drogę do określonego typu wiedzy.
Przyjmując perspektywę historyczno-hermeneutyczną, może nas zaskakiwać, że każdy po polsku w kolportowanym czasopiśmie opatrzonym nawet reklamami może przeczytać o krytycznej biblistyce, o naukach buddyjskich i religiach wschodu jako takich, o problematyce etycznego działania, a nawet spotkać się z argumentami na rzecz wegetarianizmu i to w świecie, w którym ilość spożywanego mięsa uznawana była za miarę ekonomicznego i w ogóle życiowego sukcesu. Pisma takie jak Wyzwolenie to w tym rozumieniu rzeczywiste okno na świat, to swoisty Reader's Digest z zakresu ówczesnej alternatywnej duchowości na Zachodzie. Mało tego, zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że czasopismo Wyzwolenie to wręcz źródło informacji o innych kulturach, które, jak na ówczesne standardy, wcale nie tylko cieszyńskie, zaskakująco mało obciążone są przesądami. I nie ma najmniejszego znaczenia, że lwia część zamieszczanych tu tekstów to przedruki, zapożyczenia i kompilacje z przeważnie niemieckojęzycznych źródeł. Nic z tego nie pozwala na kwestionowanie oryginalności wydawców. Jej punktem odniesienia jest bowiem miejscowy standard, powszechne wówczas normy społeczne, które orzekają o tym, co jest godne zainteresowania, w jaki sposób należy co konceptualizować, czyli ujmować i wykorzystywać w budowaniu obrazu świata. Jeśli przyjrzeć się cieszyńskiej publicystyce związanej z Polskim Towarzystwem Teozoficznym, swoistą oryginalność można oprócz tego dostrzec na gruncie formy przekazu. Zamiast hermetycznego języka łatwo tu zidentyfikować starania o maksymalną zrozumiałość komunikatu przez możliwie każdego odbiorcę. Trudniej przystępne fakty najłatwiej bowiem przyswajać w formie porywających narracji. Dowodzi tego na przykład, to jest tylko naprawdę przykład ze współczesności, dowodzi tego książka Świat Zofii Jostaina Gordera, wydana po raz pierwszy w roku 1990. To najpopularniejszy dziś na świecie podręcznik do nauki filozofii, który przyjmuje formę powieści zawiązującej się wokół bohatera dziecięcego. W perspektywie historyczno-hermeneutycznej publicystykę Polskiego Towarzystwa Teozoficznego można uznać za ezoteryczną, co najwyżej w tym sensie, że poruszane w niej tematy są z perspektywy ówczesnego mieszkańca podcieszyńskiej wsi mniej typowe, że zawierająca się tutaj argumentacja jest względnie mało komplementarna z utartymi tu schematami myślenia, że na pismach teozoficznych ciąży podówczas nieraz stygmat grzeszności, bezbożności czy nawet diabelskości. Na gruncie perspektywy historyczno-hermeneutycznej nie pytamy interesujących nas tekstów o to, co jest, co mogę poznać i co mam czynić, lecz raczej o to, co 100 lat wcześniej cieszyński chłop mógł myśleć o podobnych sprawach, jaką wagę, inaczej jaką istotność im przypisywał i w jaki sposób mogło wyglądać jego zderzenie z teozofią, czy już to w rzeczywistości, czy też w jego własnej wyobraźni. Jeśli z kolei przyjąć perspektywę hermeneutyki współczesności i zapytać, co ma cieszyńska teozoficzna publicystyka do zaoferowania cieszyńskiemu odbiorcy żyjącemu w drugiej dekadzie XXI wieku, trzeba przyznać, że nie aż tak wiele. Mamy obecnie do dyspozycji atrakcyjniejsze źródła traktujące o tych samych tematach. Kanon wiedzy potocznej jest nieco inny. Trudno znaleźć dziś kogoś, kto nie rozumiałby na przykład takiego pojęcia jak wędrówka dusz, a utarte powiedzenie karma wraca przekształciło się wręcz w przysłowie. Mamy dziś na Śląsku Cieszyńskim, własnych buddystów i nie tylko. Mamy też wegetarian, a nawet wegan, nie budzących już ani zdumienia, ani jakiejkolwiek fascynacji. Przejawy duchowości New Age od lat 90. są tu na tyle powszechne, że można uznać je za oczywistość. Za przykład niech posłuży tak zwany ezoteryczny festiwal w Trzyńcu, który do czasów pandemii koronawirusa doczekał się 11 roczników.
To, co w świecie zdominowanym przez instytucjonalną religię uchodziło za alternatywne, w świecie religii zdezinstytucjonalizowanej, zindywidualizowanej, a w znacznym stopniu nieświadomej, czy też niewidzialnej, jeśli użyć terminu Thomasa Luckmana, przestaje być niszowe i wchodzi w skład tak zwanego głównego nurtu, mainstreamu. Wielość paradygmatów wzajemnie wykluczających się opowieści, tak zwanych małych narracji w rozumieniu Lyotarda, ale dziś także baniek społecznych sprawia, że wszystko jest łatwo dostępne, a przez to mniej interesujące, a jednocześnie trudniej przyswajalne. Przekazy stają się egzoteryczne, a jednocześnie ezoteryczne, jeśli mają nazbyt wygórowane wymagania pod względem czytania ze zrozumieniem. W oczach współczesnego człowieka cieszyńska publicystyka teozoficzna potrafi zaskoczyć swoją dawnością i wyjątkowością w odniesieniu do jej epoki, jednak już nie do końca zaskakuje dziś swymi merytorycznymi propozycjami. To, jak przypuszczam, między innymi powód, dla którego kwestie ontologiczne, epistemologiczne czy etyczne poruszane w tekstach cieszyńskich teozofów nie są szczególnym przedmiotem zainteresowania badaczy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim. Dostępne dziś opracowania naukowe poświęcone historycznym formom alternatywnej duchowości na tym terenie koncentrują się raczej, jak już powiedziałem, na biografiach jej protagonistów i tworzonych przez nich sieciach i instytucjach, aniżeli na budowanych przez nich obrazach świata. Warto podejmować próby wypełniania tej luki, mniejszej lub większej, postępując niekoniecznie tylko od rekonstrukcji początków alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim, ale także od ich końca, jeśli zgodzić się z tezą, że w świecie zdezinstytucjonalizowanej i sprywatyzowanej religii, albo też w ponowoczesnym supermarkecie duchowości, w którym spółek można wkładać do koszyka i kombinować ze sobą wszystko, co się chce, nie ma niczego autentycznie alternatywnego, bo też nie ma głównego nurtu. Czescy socjolodzy religii Zdeněk Nešpor, który pojawia się czasem w Cieszynie, i Duszan Lużny nieco przekornie zauważają, że mamy tyle wyznań, ile mamy ludzi. Nie w sensie utożsamiania się z wciąż bardzo wpływowymi i potężnymi instytucjami religijnymi czy katechizmami, których, mówiąc na marginesie, treści nieraz nie znamy bądź nie pamiętamy, lecz właśnie w sensie indywidualnych postaw, przemyśleń, doznań. Jednym z ostatnich tekstów, jeśli nie ostatnim, który reprezentuje alternatywne duchowości Śląska Cieszyńskiego, jest rękopis Stanisława Hadyny pod tytułem Drogi mapą wydarte, wydany przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie stosunkowo niedawno, bo w roku 2020. Jest to tekst nad wyraz egzoteryczny, dostępny w wielu bibliotekach gminnych, przynajmniej po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego. Mimo to wydaje się, że książka nie wzbudziła większego zainteresowania i nadal zdaje się czekać na swe odkrycie. To opowieść autobiograficzna i filozoficzna, co najmniej w tym sensie, że znajdziemy w niej wymiar ontologiczny, to znaczy, że książka zawiera pytania o byt, wymiar epistemologiczny, to znaczy, że zawiera pytania o granice i uwarunkowania własnego poznania, oraz etyczny, z tej uwagi, że zawiera pytania o to, co czynić i w jaki sposób rozpoznawać różnice między dobrym i złym uczynkiem. Dobro, które byłoby tożsame z normą społeczną, a więc ze społeczną konwencją, inaczej mówiąc, dobro, które byłoby efektem społecznej gry, stanowi według Stanisława Hadyny niebezpieczną iluzję. Bohater autobiograficznej opowieści odmawia na przykład udziału w wojnie z bronią w ręku, gdyż w ten sposób byłby zmuszony działać według reguł, na które on sam nie miałby najmniejszego wpływu.
Postać implicytnej normy społecznej mają też wszelkie cechy przypisywane uogólnionym zbiorowościom, co przeczy rzeczywistości naocznie doświadczanej. Można się w książce spotkać na przykład z ratującym bliźniego Niemcem, ale też z antysemickim Polakiem. Ani jedno, ani drugie zjawisko nie wpisuje się przecież w społecznie konstruowany obraz świata. Główny bohater i narrator w jednej osobie, który przedstawia samego autora, odbywa na łamach książki piesze wędrówki, spotykając na nich różnych groźnych nieraz ludzi. Czasem prowadzi z nimi rozmowy niczym Sokrates z dialogów Platona. W prezentowanej tu akcji czytelnik rzadko znajduje coś, co odpowiadałoby popularnym dziś schematom myślenia i obrazom wojennej codzienności. Niebezpieczne przygody, opisy i dialogi przeplatane są frasobliwymi refleksjami, niełatwymi w odbiorze i czasem zaskakująco śmiałymi. Żeby uniknąć interpretacji danego tekstu na podstawie własnego widzimisię, nawet jeśli każde jego odczytanie siłą rzeczy musi być subiektywne, postanowiłem zastosować do niego metodę kodowania stosowaną w analizie jakościowej, zwłaszcza w ramach tzw. teorii ugruntowanej. Tylko w skrócie, żeby nie przedłużać. Na pierwszym etapie takiej analizy poszukujemy możliwie najogólniejszych kategorii, w których można by zmieścić obecne w tekście treści, to tak zwane kodowanie otwarte. Następnie poszukujemy korelacji i relacji przyczynowo-skutkowych między tymi ogólnymi kategoriami, to jest tak zwane kodowanie osiowe. Po czym odkrywane w ten sposób struktury znaczeniowe przedstawiane są czytelnikowi w postaci słownego wywodu czy narracji. To jest tak zwane kodowanie selekcyjne. Na tej podstawie można skonstatować, że zasadniczą kwestią, która nurtuje autora książki, to relacja między moralnością a etyką. Podczas gdy moralność stanowi w jego oczach wyraz normy społecznej i jest pod tym względem narzędziem zniewolenia jednostki, etyka to według Stanisława Hadyny wyraz wolności, jako że istotą działania etycznego jest gotowość do naruszania norm społecznych. Inaczej rzecz ujmując, podczas gdy moralność tożsama jest z immanentnym prawem ludzkim, które zniewala ducha, etyka tożsama jest z transcendentnym prawem boskim, które stanowi ostoję i gwarancję wolności. Przykładem prawa boskiego jest obowiązek wobec bliźniego. Podobne prawo stanowi wyraz indywidualności, bo przemawia do człowieka z wnętrza jego duszy. Na tym właśnie polega istota transcendencji, która przekracza społecznie konstruowane, czyli konstruowane za pośrednictwem norm społecznych tu i teraz. Droga, o której opowiada autor, prowadzi do rozpoznania samego siebie, do odkrycia Królestwa Bożego w sobie samym. Nie jest nawet środkiem prowadzącym do celu, ale jego częścią składową. Autor nie zgadza się na nazywanie swojej drogi duchowej gnozą. Traktuje swoją opowieść raczej jako świadectwo wiary, którego nie da się wpisać w obiegowe kategorie, nie da się go zaszufladkować przy pomocy nasuwających się nazw ogólnych, zwłaszcza, że obrastają one w różnego rodzaju skojarzenia i uprzedzenia, przeszkadzając w ten sposób w dostępie do tego, co reprezentują. Odosobnienie autora w górach Beskidu Żywieckiego pod koniec II wojny światowej nie jest równoznaczne z wycofaniem, nie jest równoznaczne z ucieczką od spraw ludzkich. Nasz bohater przy różnych okazjach działa, niemniej jednak jego czyny na tyle wykraczają poza powszechnie uznawane systemy znaczeniowe i reguły gry, że niełatwo jest dostrzec. Niełatwo je dostrzec. Przepraszam, ile mam jeszcze czasu? Aha, dobrze. Gdyby sięgnąć do znanych, zwłaszcza w Czechach i w Niemczech, tekstów nieżyjącego już praskiego teologa, biblisty, filozofa i znawcę zwojów Znak Hammadi Petra Pokornego, zwłaszcza do jego książki pod tytułem Pisań o Perle,
Można skonstatować, że problem gnozy, od której Stanisław Hadyna się odcina, nie polega na tym, że produkuje wiedzę trudno przystępną dla ogółu, lecz na braku zaangażowania w sprawy tego świata tu i teraz. Według Petra Pokornego gnoza staje się problematyczna wówczas, gdy od wołania bliźnich ucieka w urojony świat ducha. Wydaje się, że właśnie to mogło zaważyć na tym, że autor w jednym z fragmentów odcina się na przykład od swego wujka Jana Hadyny. Jeśli zgodzić się z takim odczytaniem, trzeba stwierdzić, że nie jest to bynajmniej problem samej gnozy, bo w klasycznym chrześcijaństwie mierzymy się przecież nieraz z podobnymi sprawami. Aspektem, w którym Stanisław Hadyna bynajmniej nie zrywa z gnozą, jest waga, jaką przypisuje poznanie. Pod tym względem dystansuje się też od religijności potocznej, przyjmując, że wiara nie może obejść się bez wiedzy, która jest wiedzą refleksyjnie ewaluowaną, a nie mechanicznie gromadzoną. Myśl nafaszerowana informacjami nie jest jeszcze mądrością. Jeśli coś potrafi wyprowadzić naszego bohatera z równowagi, to krzykactwo sensacyjnych doniesień, które po prostu nie pozwalają, nie ma w ogóle czasu na ich przemyślenie. Duchowość bez wiedzy, i to już są konkluzje, naprawdę dwa akapity. Duchowość bez wiedzy może być względnie niebezpieczna, co nie tylko wynika z książki Stanisława Hadyny, lecz ujawnia się także we współczesnym doświadczeniu, które pozwala mówić o świecie postprawdy, inaczej o świecie postfaktycznym, który odznacza się utratą wagi poznania na rzecz emocji. Chodzi o to, że skutkiem ubocznym dominacji interaktywnych nowych mediów w komunikacji współczesnej jest sytuacja, gdy wyobrażenia i związane z nimi emocje stają się ważniejsze od faktów. Przez to człowiek staje się podatny na manipulacje. Wprowadzane w obiekt społeczny, łatwo przyswajalne, przyciągające uwagę przekazy stają się ważniejsze od prawdy. Dobra. To jeszcze ostatni akapit. Jeszcze kilka lat wstecz tak zwanemu państwu islamskiemu, działającemu na terenie Iraku i Syrii, udawało się wabić do siebie z Zachodu bardzo młodych muzułmanów, których gotowość do najwyższych poświęceń dla religii była zazwyczaj wprost proporcjonalna do braku wiedzy na jej temat. To samo można stwierdzić na temat obecnych ruchów mesjanistycznych w Europie Wschodniej, których przykładem może być koncepcja Świętej Rusi ratującej chrześcijaństwo i świat przed dekadenckim Zachodem. Słowem, im bardziej emocje górują nad wiedzą, tym większa podatność wyznawców różnych religii na instrumentalizację ze strony nawet najbardziej niebezpiecznych wizji przyszłości. Cieszyński ezoteryzm, i to jest ostatnie zdanie, czy to już w swej klasycznej postaci, czy też w postaci reprezentowanej przez książkę Stanisława Hadyny, skłania nas dziś do ponownego przemyślenia relacji między wiarą i wiedzą, jeśli zgodzić się z tym, że doznanie religijne stało się dzisiaj w znacznym stopniu samowystarczalne. Dziękuję za uwagę.